Cześć. Cześć. Dzisiaj się dużo zmienia. Ten dom się zmieni. Może Grzegorz się zmieni? Może po prostu, wiesz, jest potrzeba tego kogoś, żeby to było, żebym miał dla kogo te uczucia przelać. Jaka jest Martyna? Nie wiem, spokojna. Patrzy głęboko w oczy. No i szczerze mówiąc, taka trochę tajemnicza na początku, tak? Może też potrzebuje czegoś takiego, żeby pomóc jej się otworzyć. Dasz jej to? No, to zobaczymy. No ja jestem z takiej małej miejscowości pod Ogrodzieńcem. Moi rodzice mieszkają na wsi. Studiowałam w Katowicach. No i teraz od ponad miesiąca mieszkam w Warszawie. Ja jestem fizjoterapeutą. Pracuję w pediatrii, czyli z dziećmi. Moim marzeniem jest zrobić coś dla kogoś, tak? Oddać też trochę tego swojego czasu drugiemu człowiekowi, mimo tego, że w pracy oddaję bardzo dużo siebie. Myślę o założeniu rodziny, o dzieciach, tak, to chyba najbardziej. Chciałabym kimś się opiekować po prostu, tak na co dzień, żeby wrócić z pracy i komuś robić obiad. W ogóle spędzić razem wieczór. No, że się przyciągnął mnie taką szczerością, tym, co tam mówił o tych wartościach w tej wizytówce, które, no, nie ukrywam, przyciągnęły moją uwagę, bo to są też wartości, które ja gdzieś tam w życiu kultywuję i szukam ich u drugiego człowieka. No i to było takie ujmujące. A Monika? Taka była onieśmielona na tej naszej randce, takiej pierwszej, no nie? Z tego, co pamiętam, mówiła, że to ja ją onieśmielam. No, a ja wcześniej mówiłem, że uważam, że dobrze, jak facet onieśmiela dziewczynę. To znaczy, że w jakiś sposób jej się podoba. A Dorota? Dorota. No, taka góraleczka z niej. Czyli jest charakter? No, myślę, że tak. Dzikość, nieokiełznanie? Nie, myślę, że bardziej stanowczość. Że tutaj nasze charaktery mogłyby troszkę tam iskrzyć czasami. Pochodzę z Bieszczad, pomagam rodzicom na gospodarstwie, doję krowy, przyganiam je do domu, odganiam, jeżdżę traktorem, sianokosy, to wszystko, biorę udział w tym. Moim marzeniem życiowym jest to, żeby założyć rodzinę, mieć partnera, ustabilizować się i tak po prostu żyć w dwójkę iść, bo samemu jednak to jest takie nudne. No to jeszcze mi tylko powiedz, która z nich jest twoją faworytką. Był taki czas, że któraś z nich wracała do ciebie częściej, jak w sumie... Dwie. No,